Dzień dobry, witam wszystkich na targu gołębi w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawe też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Te bociany to po ile? Bociany po 10 zł. Bociany po 10 zł, a te jasne gienek po ile? Samo podyszku. Wszystko podyszku tu mamy. Podyszku w hulcie, podyszku. Proszę bardzo. I bocianki takie mamy siwe. One są z końcami, podyszku. A taki staropolski, co to jest ten? Staropolski, samiczka, ile on kosztuje? Ile? Dwie podyszki, a te czerwone monomansiki? Też po dwie półdyszki, ceny wyjściowe. A takie widymki tam czarne? Cześć. Te młodziaczki po ile to wszystko? Po 10 zł. Po 10 zł do koloru, do wyboru, wyszwanczek. Można tu negocjować cenę z kolegą. Ty Mireczku, ciebie po ile tak ze sztukę? Podyszce. Podyszku, wszystko mamy. Kolegi Mirka, proszę bardzo. Karpiaczka, taki wylocik, co to jest? Samica. Samiczka, też dyszkę. Koroniatek. A koroniaty? Też dyszkę. Też dyszkę, ja wiem, ale samczyk? Samczyk. Samczyk. Jakiś górnolot ten? Górnolot, kolega nie wie, według mnie to jest górnolot. Nie mam pojęcia. A te wiedeńskie białe po ile? Po stówce. Po stówce kolega ma wiedeńskie, a te czarne? Po 7. Po 7. Po stówce są wiedeńskie. Kolega, który szukał wiedeńskich, tu kolega z Radomia ma właśnie wiedeńskie, takie nawet miłe dosyć. Apel do hodowców, czytajcie komentarze pod filmem. I Czarek, te koroniaty tutaj? Liderki, tak. Po ile? A 60 zł. 60 zł cena wyjściowa, a krzyżaki tutaj te czarne? 60. 60, a te wyszwanczyki? Po 15. Po 15 zł do kolegi Czarka, Czarek też czyta komentarze pod filmem. Tu mamy czepelki białe, ale nie znam ceny. Nie ma tutaj kolegi, a to są też białe czepelki. Kolego, które twoje tutaj są? Nie, nie ma. Czepelki też są białe, wiedeńskie, te czarne, ale nie ma właściciela. Mam pawiki, a to są wywrotki żółte, też tu nie ma właściciela, hodowcy z rana to latają, kupują. Też jakiś miły gołąbek siwy, ale mówię, no nie ma właściciela, trudno pytać. A to panowie wasze tutaj te ciemne tutaj, czy nie? A no to powiedz kolego, tutaj co to jest za rasa tego siwego zebrana? Jak? Belgijski. Belgijski? Belgijski, właśnie, podobny do niemiecki. Taki belgijski, co ten jest belgijski? I co ona kosztuje? Stóweczkę, tak? Stóweczkę do kolegi, jakby coś kolega czyta komentarze. A tutaj ten berlinek, inaczej tam dryjerek. I kosztuje wiedyszki. A te wywrotki, to są parzyste? Wywrotki wschodniopruski, ile parka? 220. 220 zł. A tamte czepelki koroniate to po ile są? Tam dalej? No na końcu. To tam jest klatka kogoś innego. A kogoś innego, to... Stara para. Tu Paweł twoje? Stara para. Nie? Stara para, to ja też stara para. Tu mam parowe, ale nie mam właściciela, trudno powiedzieć po ile. Od 30 do 50 zł marka? Nie. Od 30 do 50 zł kolega podpowiada, że to parowe, bo tak, taka cena jest. Takie karpiaczki, Paweł po ile? Stówkę cenię. Stówka, cena wyjściowa, biały tu wlocik. Wlocik. A ten piżaczek? A ten 20 zł. 20 zł. Mam takie jaśniaczki składowe. Po ile? Te jaśniaczki? 50 zł. Po 50 zł. A ten bocianek? To jest para. No na koniec to też to samo. To samo. A jak mam na imię? Przepraszam, pan czyta komentarze pod filmem, czy nie bardzo? Jak co? Czyta pan komentarze pod filmem? Może pan poleci mnie? Powiem panu, że raczej nie. Raczej nie, dobra, ja w porządku. Nie mam, powiem panu. Czy się pyli te jaśniaczki tutaj wszystko u ciebie? Podyszku mam, tu i piżaczki, i te jasne podyszku. Kolegi Krzyśka, jakby ktoś potrzebował. To Mirka, czy kolego Paweł? Kolega Mirka. A te potrzeby po ile? Molemy się taki, ile? Trzy dyszki. Ile? 5 minut. A wyszwanczyki takie koroniate po ile? 40 zł za parkę, tak? A taki Budapeszik, ten taki brązowy? Nie. Para 40 zł. Tu mamy... O, dobrze, nie. Blajwindry, tutaj blajwinerek taki. Co to jest blajwinerek? Para jest. Para tych blajwinerków, ile kosztują?
50 zł cena wywoławcza. A tu ten to jest opal, tutaj ten co pokazuje, tak? I co to jest opal? Proszę? Samczyk. Samczyk, taki samczyk ile? 35 zł. 35 zł, te bocianki? 60 zł. A czajki saksońskie? 50. Mamy wyświęczyki siwe, te wyświęczyki siwe ile? 60. A te wyświęczyki koroniate po ile? 40. To są kolegi Pawła, te siwe to są pocztowe rozpłodowe. I po ile tutaj te siwe za sztukę? 200 zł sztuka rozpłodowe. Tutaj są karty. Mogę? Mogę, Paweł? Tu są karty, proszę bardzo, od tych siwych pocztowych. Po, jeszcze raz? Po 200 zł to by te. Po 200 zł to są karty, wszystko jest tak jak potrzeba. A ten tygrysek, co to jest? Co kosztuje? A te białe to są pary parzyste, tak? Parę na glazerze, czy nie? Na glazerze, tak? Na oku glazerowym. Parka kosztuje 150 zł. Do kolegi Pawła, pan Paweł czyta komentarze, jakby coś, to telefon mam. Takie krymeczki, nie musi pan chodzić. Ile, proszę pana, takie krymeczki żółte? 50. 50 zł parka, a te bocianki? To samo. To samo. A te łapciate to są nypki egipskie, czy to? Nypki egipskie. Też 50 zł. Zapraszamy do Radomia. Krakusek, taki młody, ile kosztuje krakusek? 20 zł, 20 zł. Po 20 zł, wszystkie te gołąbki jak leci w klatce. Jak się to leci? Takie młodziaczki, kolego perłowe, po ile? Na białych ogonkach? 50 zł za szyszka, proszę, jakby ktoś potrzebował takie perłowe. Na białych ogonach. Bez fartuszka? Bez fartuszka. Bez fartuszka na białych ogonach, bez kuperka, bez fartuszka. A to perłowe, to co to kosztuje? To samczyk czy samiczka? Samiczka? 50 zł. Samiczka też 50 zł, a Budapeszt? 15 zł. 15 zł, zapraszamy do kolegi tutaj. Tu jest niemiecki chyba wystawowy, ale nie ma właściciela chyba. Nie, mało. 100 zł. 100 zł, cześć, 100 zł. Kostek, Strausen na pewno. A ten Strausen to tak ze 3 dychy, nie? Trudno, 3 dyszki. Te piżaczki, jaśniaczki po ile są? Po dyszku, wszystko tutaj u kolegi po dyszku. Wszystko po dyszku. No może z różnego źródła. Mamy też zboże, przężytko i po ile przężytko? 22 zł. I to jest pszeniczka? To jest przężyto. Przężyto, i to jest też przężyto. A to jest pszeniczka. I pszeniczka ile? 3 dyszki. A to tak te gołąbki po ile za sztukę, tak co są taniaze? Od 15 do 50. Od 15 do 50. Do 40, bo to te mamy króliki burgundy dzisiaj bardzo ładne, te są po 40 chyba, nie? Tak, bo są większe. Tak, a te maluszki? 25 i 15. 25 i 15. Mamy też pszenicę jarą, proszę zobaczyć, ładna pszenicę jara do kolegi. Sławka, jakby ktoś potrzebował, 100 zł za metr, 25 zł ćwiarka, bardzo ładna pszenica, jak kupowałem, polecam, proszę bardzo, jara pszenica ciemna, 100 zł ćwiarka. Jakby coś, telefon mam do kolegi. Kolik, to co to jest? Samiczka. I co ona kosztuje? 150 zł. 150 zł. Mało zostały, kolego, mój ten wiedeński, co on kosztuje? 45 i 20. 20. Cześć, cześć, kolego, cześć. Ten kogucik to ile? 80 zł. 80 zł. A tutaj ten biały pocztowy, to co to jest? Samczyk, piżaczek, 10 zł. Ile? Dyszka. Dyszka, a te potrzeby, przepraszam, Paweł, ci przeszkadzam. Po dyszku. A te kurki, to co są zaraz te kurki? To są bandamki. Jak? Bandamki. Bandamki. Nie bandamki, bandamki. No, ile kosztują? 150 zł. 150 zł. A te kurki? Tak samo, tak jak i tak. Kogutek i kurka, ale też były bandamki. I parka ile? Półtorej stówki. Półtorej stówki. I kolega też Paweł ma kotki, aby też potrzebował zainteresować kotkami. Ja za darmo, po dwie stówki. Kotki do wydania. A te kurki, Paweł? Loczki. Loczki po 50 zł sztuka. Loczki, zapraszam do kolegi Pawła. Kolega Paweł też czyta komentarze po filmie. Tutaj te jaśniaczki do kolegi 2,5 dyszki. Proszę pisać w 4 minucie. Kolega czyta komentarze pod filmem. Po 2,5 dyszki za sztukę. Tu już kadeczka pusta. Część poszło. Taki pawik to ile? 25 zł. 25 zł. A te winiarki? Po 50 zł. Po 50 zł. A parówki? Proszę bardzo, jakie parówki składowe? Parówki po 30 zł sztuka. Po 30 zł. Po 30 to dlatego, że jestem na ciemnym ogonie, inaczej mówię z fartuszkiem. Ale są gołąbki. Proszę zobaczyć. Nie muszę. Tu nie ma właściciela tych gołąbków.
To po ile tak przeciętny kolego za ile? To zależy. Zależy tak, od 20, do jak hurcie by ktoś kupił. 20-10 zł ceny są do negocjacji, zapraszamy do kolegi. Dziękuję wszystkim wszystkim za promowanie Radomia. Wszyscy wspólnie razem promujemy Targ Gołębi w Radomiu, nasze hobby, naszą pasję. Dziękuję też wszystkim kolegom, nie będę wymieniał nazwiska, tym, którzy wspierają mnie na szkołach, lajkują. Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka. Dobra, zakończymy.